oceanie żyje wiele stworzeń, które walczą o przetrwanie. Kiedy zbliża się drapieżnik, słabsze ryby szukają schronienia. Jednak większość zostaje pożarta. Ale kiedy mniejsze ryby gromadzą się razem, potrafią stworzyć barierę, która zapewnia im ochronę. To właśnie tak słabi stawiają opór. Równowaga! Ha! Niegdyś nasi przodkowie zamieszkiwali mroczne głębiny oceanu. Ciekawe, co czuli, kiedy po raz pierwszy ujrzeli rozgwieżdżone niebo. Sama myśl o tym sprawiła, że światło, które teraz widzę, stało się dla mnie bezcenne. Kłębiące się fale! Ryby, które gromadzą się w celu pokonania wroga, Watatsumi musi się zjednoczyć, aby przetrwać. A ja muszę poprowadzić ich na nowe, otwarte wody. Ponieważ jako najwyższa kapłanka mam taki obowiązek.